Już zaczęliśmy? Już zaczęliśmy, tak. Dobra, już zaczęliśmy. Tak, już zaczęliśmy. Herbata zdatna do picia, czy nie bardzo? Chyba nie, jeszcze za gorąca. No dla to takiej cipy jak ty to za gorąca. No cóż, lubię moje gardło, które nie... Cholera, zaczęło się. Aj, baj. Co się zaczęło? Oto niektóre wyniki wyszukiwania. Problemy z gardłem. Problemy z gardłem, no nie. Czy to koronawirus? No właśnie chciałem... Powiedz mi coś o koronawirusie. Oto, co udało mi się znaleźć. Koronawirus. Włochy o krok od paniki. Epidemia wirusa z Wuhan, ale to sprzed 2 miesięcy. Nieaktualny ten program. Okay. W ogóle powiedz, co ty robisz, bo jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie nie widzą tego, co robisz? Odkryłem, że mój telefon posiada taką zasadną opcję, która nazywa się Google Assistant. Ale... To jest... Tylko twój telefon to posiada. Nie oszukujmy się. No cóż, Xiaomi. Produkt lokowany. Lokowanie produktu. Nieważne. W każdym razie, no... O tak. Nie, już od razu. Pierwsze sekundy podcastu od razu. Lokowanie produktu. No pięknie, Juliusz. Jak już trzeba zarabiać na tabakę. Nie, za darmo ci nie przyniosłem, tak? Na tabakę, Juliusz? Wiesz, że to młodzież, chcesz demoralizować młodzież, Juliusz? Obawiam się, że młodzież jest bardziej zdemoralizowana ode mnie. Obawiam się, że masz rację. Wracając do tematu, taki chiński zamiennik Siri, chociaż Google to nie Chiny, ale dobra. Chciałem powiedzieć koronawirus, żeby powiedział mi coś ciekawego o koronawirusie, ale jeszcze raz to powtórzę mówiąc sam koronawirus. Koronawirus. No, wyświetlił mi się tylko alert dotyczący COVID-19. To nie znaczy, że musisz uciekać. Tym razem nie będziemy się zajmować koronawirusem, a teraz zgubiłem kartkę, na której sobie aż 6 punktów rozplanowałem. To jest typowe, tak. To jest... Piękne zaczęcie pierwszego podcastu. Zgubiłem kartkę, straciłem konto pierwsze, jakie założyłem. To też prawda. Tak, założyliśmy konto specjalnie na ten podcast już jakiś czas temu. Obiecaliśmy sobie, że zaczniemy nagrywać już kilka miesięcy temu. To było rok temu. Jakieś rok temu, no właśnie. No. I chcieliśmy teraz znaleźć dane do logowania, a okazało się, że nie mogliśmy nawet znaleźć samego kanału, więc... Nie wiem, albo osunięty, albo ukradziony. No cóż. A w notatniku, w którym zapisałem hasło, akurat był kleks, bo akurat pisałem moim piórem na atrament. I akurat ostatni fragment hasła się... Wyautował, krótko mówiąc. Ale pamiętam punkt numer jeden. Punkt numer jeden to było przedstawienie. Znaczy nie, punkt numer jeden to był koronawirus, punkt numer dwa to był. Koronawirus już mamy. Tak. 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 Przepraszam za to. Nie kontroluję tego. A punkt drugi, tak? Przedstawienie. Kto zaczyna? Ty zaczynasz. Ja zaczynam? Ty zaczynasz. No dobra, no to ja zaczynam. No to nazywam się Michał. Jestem... Czemu używasz prawdziwego imienia? A czemu nie? Kto mnie znajdzie? No właśnie, ktoś się znajdzie. Nieważne. No dobra, nie, to nie. A dlaczego powiedziałeś, że używam prawdziwego imienia? Jakbyś nie powiedział, że używam prawdziwego imienia, to nikt by nie wiedział, że używam prawdziwego imienia. Myślę, żeby się domyślił. Dobra, nazywam się Paweł. Nazywam się Paweł i no co jest? No, jestem nikim, tak? Dlatego nagrywam podcast. No nie, no dobra, nazywam się Michał, no już dobra, już niech będzie, no już trudno, już poszło, już stracone, to leci na żywo, już nie ważne. Miałem pięknie zaplanowane, że powiedział swój pseudonim, a ja bym cię zapytał o to, jaki jest sens, żebyś to zgłębił. Ale ja nie mam sensu mojego pseudonimu. Ja nawet nie mam znaczy mam kilka, ale dobra, nieważne. Dobra, mogę się przedstawić już czy nie? Już się przedstawiłem. Nie mogę nic powiedzieć. No, nie, no to proszę, kontynuuj. No dobra. No to nazywam się Michał. Nazywam się Paweł i... No i co? Jestem nikim. Studiuję sobie tak... No, nie będę mówił, co studiuję, bo to już by było ujawnianie zbyt wielu danych. Może kiedyś. Na razie nie chcę. Na razie pozostańmy anonimowi. No, pozostańmy przy Pawle, tak? No i co? No, rysuję sobie trochę... Te wszystkie piękne miniaturki, które widzicie robione w Paincie, to jeszcze nie jest ten poziom, jaki zwykle przedstawiam w rysunkach. On jest troszeczkę lepszy, ale też nie za dobry. To najwyższy poziom. To jest mój najwyższy poziom? Spieram się na wyżynę swojego talentu.
posiadam pewną stronę, pewien fanpage, na którym umieszczam pewne komiksy, o którym teraz też nie wspomnę, jak się nazywa, dlatego że nie o to tutaj chodzi. Może kiedyś wspomnę. Cóż, no to ja montował ten, ten podcast, to bym teraz zapuścił coś, co by mogło słuchacza nakierować na to, ten fanpage, jeśli byłby inteligentny. Jeśli to byłby inteligentny podcast, jeśli to nie byłby nudny podcast, ale to jest nudny podcast. Nie byłby to inteligentny słuchacz, był inteligentny słuchacz. No to czy będziemy mieli inteligentnych słuchaczy, to się dopiero okaże, tak? O ile w ogóle jacyś. O ile w ogóle będziemy mieli słuchaczy, tak, to jest... To jest... No. No na pewno jednego będziemy mieli. Dwóch. No, dwóch, może trzech. Może trzech. No, przejdę do siebie, ja się nazywam, mam rzadkie imię, więc nie powiem, jak się nazywam. Nazywa się Longi. Ja już powiedziałem na początku, że nazywasz się, już zdajesz sobie z tego sprawę. Nie. Nie usłyszałem. Powiedziałem. Głowę bym dobrze nic tego nie... Nie, powiedziałem. No dobrze, nazywam, jak się nazywam, nic na to nie poradzę. Tak nazywa się Juliusz. Już. A co by to o mnie powiedzieć? No, też sobie studiuję. Też jest nikim. Tak. Trochę mniej niż ja, bo ma zainteresowań więcej. Ale też jestem nikim, tak sobie żyję i lubię, znaczy nie lubię mówić zasadniczo, ale mam wiele zainteresowań, więc... Lubi śpiewać. Czy lubię, czy nie. Problem w tym, że nie umie, ale lubię. No, tak. Wiesz, ponoć, nie wiem na ile to fakt, na ile to nie czytałem, ale ponoć święty Augustyn mówił, że to śpiewa i fałszuje, to trzy razy się modli. A tak, jest wierzący. Goreliwie, że tak powiem. Powiedzmy. Ja na ten przykład nie... Jeszcze nie? Mogę powiedzieć, że jeszcze nie? Jestem... Nie wiem, określiłbym siebie jako agnostyka. Także. Możecie wygooglować, co to znaczy, jeśli macie mniej niż 13 lat. Także. A zastanawiające jest dla mnie tylko jeszcze to, czy... W końcu wysłuchałeś ten filmik, co ci wysłałem? Jeszcze nie, przepraszam. Tak, wysłał mi filmik. Jak on się nazywał? Zresztą. Za małych trzy dowody. Nazywał się Jak uwierzyć w Boga. Poczekaj, ale cały tytuł. Jak uwierzyć w Boga? Kilka sposobów. No. O, już może ten, już reklamę. No, ale nie podam kanału, nie podam kanału. Tak już podałem kanał, więc. Podałeś? Tak, powiedziałem. O, cholera. No trudno, kolejne lokowanie produktu. No, mogę tylko powiedzieć, że oglądałem kilka filmów z tego kanału i jestem na tak. No, nie podobało mi się. Ja prawdopodobnie oglądałem jeszcze mniej niż ty, ale z tego co widziałem zawsze mi się podobał. Nie, no mówi na temat i do rzeczy, także. Do rzeczy. Kolejne lokowanie produktu. O nie! Jezu, to jest najgorszy start, jaki może być. A może najlepszy, kto wie, nie wiem. Przejdźmy. Boże, jakie to jest wszystko... Dobra, przejdźmy dalej. Twój temat. Mój temat? Tak, twój temat. No to ja was zaskoczę. Nie przygotowałem się ani trochę. Ale mogę opowiedzieć o pewnych rozterkach, jakie mam odnośnie tego, co chcę zrobić. A chcę zrobić komiks. Super bohaterski. I teraz wszyscy... O Boże! Tak, chcę napisać i narysować komiks super bohaterski. Cały jakby od początku do końca każdy... całkowicie sam. Więc mam pomysły. Gorzej z realizacją. Na przykład... Dziś zorientowałem się, że mój talent do rysowania ogranicza się tylko i wyłącznie do rysowania portretów i głupich rysunków w Paincie. Tu chciałbym właściwie zadać Ci takie pytanie. Czy nie zastanawiasz się na tym, że już naprawdę sporo tych portretów, a zwłaszcza autoportretów rysowałeś, dlatego masz tam jakiś ten skill, powiedzmy, ale po prostu nie rysowałeś dotychczas postaci i tylko i wyłącznie dlatego nie znajdujesz sobie tej umiejętności póki co. Znaczy wiesz co... Tu bardziej chodzi o to, tak, ja rysuję głównie autoportrety, no możecie na mnie mówić narcyz, ale to są bardziej ośmieszające autoportrety niż wywyższające mnie. Tak jak to na przykład robił Jacek Malczewski, malując siebie jako Jezusa na przykład. Może montażysta wklei to odpowiedni obraz? No może montażysta wklei, no kto wie, wolałbym nie, ale no cóż.
Znaczy miałem na myśli Malczewskiego, ale... a nie ciebie, ale ciebie też. A, Malczewskiego, no pewnie. Można, czemu nie? Malczewski bardzo ładnie malował. No cóż, ale chciałem powiedzieć o tym, że jakby zawsze miałem taką pewność siebie, nawet na samym początku swoich zmagań z rysowaniem portretów, autoportretów, miałem tę przewagę w postaci takiej pewności siebie, że wiedziałem, że uda mi się to zrobić. No i zwykle mi się udawało. Osiągałem ten efekt, który chciałem osiągać. Ale jeśli przychodzi mi narysować postać, całą postać, całą sylwetkę, jeszcze sylwetkę w jakiejś konkretnej pozie, no to już nie mam tej pewności siebie i widzę, że bardzo mi to utrudnia pracę, więc muszę... Najważniejsze jest chyba, żebym wykształcił tę pewność siebie, jeśli chodzi o rysowanie postaci. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić, po prostu przyszło to do mnie naturalnie, jeśli chodzi o portrety. A teraz, no cóż, nie może mi to przyjść naturalnie, chyba że w pewnym jakimś czasie, nie mam pojęcia. No w każdym razie nie poddaję się jeszcze, ale jestem lekko... Ja będę go pilnował, żeby jestem nie poddawał. Mam lekką depresję, jeśli o to chodzi, ale jeśli jesteście, moi drodzy słuchacze, jeśli macie jakieś pasje i na przykład malujecie obrazy albo coś w tym stylu i wychodzi wam to chujowo, z waszej perspektywy, no bo jakby to jest wszystko jest względne, to spróbujcie wykształcić jakąś taką pewność, że za którymś razem osiągniecie ten efekt, który chcieliście osiągnąć. No, jakby skill to jest jedna sprawa, ale ja wiem, że na przykład analizowanie innych dzieł, innych twórców to jest bardzo duża rzecz. Ja bym chciał się to trochę odwołać akurat do twojego osobistego doświadczenia z czymś takim, co dla mnie pozostaje sztuką daleko poza osiągnięciem, ale mianowicie chodzi o rysowanie prostych kresek bez linijki, od ręki. A. To coś, co uczyłeś się i doskonaliłeś i teraz chyba ci lepiej. Czy ty właśnie zdradzasz pewne sekrety? To można podpisać do wielu rzeczy, więc... Aha, no dobra, tak. Jeszcze to nie jest aż tak dokładnie. Tak, nie potrafiłem narysować prostej kreski. Na przykład robiąc sobie dwa punkty oddalone od siebie i próbując połączyć je jedną ciągłą, szybką kreską, byłem to bardzo chujowy. Teraz już jest trochę lepiej, ale jakby wymagało to praktyki, także no praktyka. Praktyka. Ja nie bardzo dużo mogę powiedzieć o praktyce, dlatego że ja... Jakby to powiedzieć, nigdy nie uczyłem się rysować, tak? Mój talent nie wynika z praktyki. Ja potrafiłem robić sobie roczne przerwy między jednym rysunkiem a drugim i robić progres niesamowity między tymi dwoma rysunkami. Ale to powiedz mi, skoro twój talent nie wynika z progresu, to czemu, na jakiej podstawie mi mówisz, że ja mogę się nauczyć rysować? Na takiej podstawie, że... Jezu, ale mi chodzi o taki progres manualny. Czyli duża ilość rysowań. To zwykle działa, jakby ja mówię tylko o swoim przypadku teraz. Ale moim zdaniem, no bo ja mu kiedyś powiedziałem, że mogę go nauczyć rysować, bo każdy może nauczyć się rysować. I nadal tak twierdzę, dlatego że uważam, że umiejętność rysowania polega na dobrej interpretacji, na dobrym analizowaniu tego, co chce się narysować. Na dzieleniu się sobie tego, co chcemy narysować, na no, takie najmniejsze składowe, czyli na przykład kreski i analizowanie zależności między jedną kreską a drugą kreską, między plamą a kreską, odległości między nimi, ułożenia. No to tak samo da się zrobić z nogami postaci. Tak, dlatego jeszcze się nie poddałem. No ja myślę... Jeszcze się nie poddałem. No, no cóż, no mam duży problem z rysowaniem postaci. Już mówiłem to. Może na następnych podcastach już coś się zmieni, wtedy damy znać na pewno. No, mam nadzieję. Zauważyłem, że zacząłem pierdolić takie głupoty jak: moi drodzy słuchacze,
wierzcie w siebie, albo takie, no ja wiem jak to brzmi, no trochę głupie, ale faktycznie jeśli macie pasję i chcecie być dobrzy w tym co robicie, no to musicie wykształcić w sobie pewność siebie i dopiero z tą pewnością siebie jakby podchodzić do praktyki, do różnego rodzaju praktyki, do praktyki manualnej, do analizy innych dzieł, do analizy kompozycji. Ale jak analizować dzieła? W sensie, co rozumiem przez analizę dzieł? Co rozumiem przez analizę dzieł? No na przykład, jeśli chodzi o obrazy, to analizuję zestawienia różnych kolorów, analizuję kompozycję, jaka została zestawiona. Czyli, ale analizujesz, czyli co robi de facto? No analizuję, no przyglądam się temu, wyciągam pewne wnioski, że na przykład ten kolor dobrze działa z innym kolorem. A na jakiej podstawie stwierdzasz, że kolor działa dobrze z innym kolorem? To jest subiektywne? To dobrze wygląda, to subiektywne, no jest to subiektywne, ale jakby jeśli jesteście twórcami, to jesteście subiektywni jakby z definicji, tak? No bo twórca chce robić to, co jemu się podoba, tak? Więc powinien przyglądać się rzeczom, które jemu się podobają, subiektywnie. To trochę więc może zrobię dygresję. No zrób, bo mnie zastanawiała to właśnie, jeśli chodzi o estetykę szeroko pojętą. Właśnie, wiadomo, mamy tam na przykład, czy to w muzyce, czy w obrazach, że jest pewna matematyczność, jest pewne te ciąg Fibonacciego, te skale, różne odniesienia, takie, które są w matematyce, działa do, ten i to te przenosi się na muzykę, czy właśnie na obrazy, ale zastanawia mnie w takiej, że jak coś jest, to ktoś mówi, że jest piękne albo jest brzydkie. I zastanawiam się zawsze, mniej więcej jest sporo tak, że zazwyczaj jak coś jest dobre, to jakoś większość uważa, że coś jest dobre. Zazwyczaj jest tak jak większość i mniejszość, raczej nie ma tak. No tak. Dobrze, zastanawia mnie w samym człowieku, to jak to się, skąd to się bierze? Cóż, jest dużo teorii na ten temat. I, znaczy, ja uważam, że to jest składowa, na to składa się wiele rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest pójście za tłumem, że jeśli podoba się to dużej ilości rzeczy, to kurde, coś musi być na rzeczy, tak? Nie mogę tak po prostu stwierdzić, że mi się to nie podoba, muszę to analizować. No i po jakimś czasie można sobie wmówić nawet, że coś się komuś podoba. Nie w każdym medium to działa, ale myślę, że są pewne takie schematy, które po prostu uniwersalnie działają dla wielu, jakby kolektywnie, na ludzi. Są pewne schematy, które po prostu ludzie lubią. To mnie zastanawia właśnie, że są te schematy, które ludziom się kolektywnie podobają, jakby to było jakieś wrodzone wręcz. Tak. To sama istota tego, choć nie zgłębiona i nie zgłębimy tego. No i jest jakby, jeśli chodzi o, no bo nie mówiłeś, ale ja powiem. Ty nie jesteś fanem nowych rzeczy, ty jesteś fanem starych rzeczy, jeśli chodzi o obrazy, jeśli chodzi o muzykę. To nie do końca, no jeszcze zależy co wiesz stare, nowe, ale na przykład jeśli chodzi o malarstwo, powiedzmy XIX wiek, zwłaszcza kobiet, powiedzmy, to preferuję o wiele bardziej na przykład niż renesansowe czy jeszcze starsze przedstawienia. Ale na przykład jak są, już przechodzimy do takiego modernizmu, postmodernizmu, przechodzimy nawet do jak Picasso i całej reszty, to już to tak. Nie wiem, może dlatego, że ja lubię bardzo realistyczne obrazy. No właśnie, i tutaj chciałem powiedzieć, że też wielu ludziom podoba się coś, co jest po prostu złożone. Coś, co widać, że zostało włożone bardzo dużo pracy i coś, co z założenia miało dobrze odzwierciedlić jakąś ideę albo jakiś wizerunek czegoś. Czy ja to mogę nawet postrzegać na tym, że ja jeszcze o tym nawet nie wspomniałem, ale oprócz tego, że jestem teologicznym świrem, to jestem też historycznym świrem, zwłaszcza z naciskiem na okres starożytności. I na przykład jak oglądam filmy albo seriale i widzę rzeczy, które nie były faktycznie tak, jak były, to mnie to strasznie irytuje. Widzę jakiś serial o starożytnym Rzymie, widzę te zbroje, no cholera, to tak nie wyglądało. Czemu oni nie mogli tego zrobić? Tak, tak, potwierdzam. Byłem przy tym, widziałem to. No, to dlatego lubię realizm. Ale też na przykład, no, weźmy renesansowe obrazy. Zbyt poważnie się zrobiło, nie sądzisz? No nie wiem. Nie, no, jest w porządku. Weźmy te
Nie pamiętam, czy to Santi, no, oprócz, no, lubię Santiego obrazy, ale to inna sprawa. Ale mityczne właśnie wyobrażenie, mityczne obrazy malowane w okresie renesansu, one są, chociaż nie są jakoś strasznie realistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o postacie kobiece, które de facto są postaciami męskimi z cyckami. Tak. Ale jednak jest coś w nich takiego przyjemnego. Lub może to też, że jest, lubię mity greckie, dlatego to, tak, to też może działać w ten sposób. No ja lubię jakby całą gamę różnych rzeczy, a z różnych powodów, także nie wiem, czy powinienem się tutaj wypowiadać na jakiś konkretny temat, jeśli chodzi o malarstwo. A może wiesz, na przykład właściwie skąd się pojawiło to takie, bo wydaje się, że malarstwo było tam w miarę realistyczne, znaczy impresjonizm, ten Monet tak. i tak dalej, to jeszcze jest w miarę powiedzmy normalne i nagle się pojawia takie kwadraty, trójkąty, przenikanie się, to... jakieś takie, kiedy i dlaczego? No cóż, myślę, że chodziło o zdominowanie natury. Myślę, że chodziło o jakby pokazanie wyższości człowieka, wyższości idei ludzkiej. Wyższości wyobraźni, w ogóle umysłu człowieka nad po prostu zwykłym przedstawianiem czegoś w sposób taki naturalistyczny. W sposób taki, jaki to rzeczywiście jest ukazywane. Znaczy, rzeczywiście jest obserwowane przez nasze oczy. Myślę, że to jest po prostu przekraczanie pewnych granic, już takich bardzo jakby już przez wieki praktycznie zajmowano się tymi samymi tematami. Tak samo było nawet z malarstwem niderlandzkim. Przedstawianie takiego zwykłego życia ludzkiego, co to było kiedyś jakby nie do pomyślenia, no bo jak to można przedstawiać jakiegoś zwykłego mieszczucha, który sobie, nie wiem, wodę nalewa z dzbanka do kubka. Jakby kogo to interesuje, no to też było przekraczanie granic, a dziś jest jakby częścią tego całego jakby założenia, jakim jest jakieś realistyczne przedstawienie, jakaś sztuka dawna. Jakby ciężko takiemu zwykłemu człowiekowi jest odróżnić jedno od drugiego, ale kiedyś to było zupełnie przekraczanie granic, wytaczanie nowych szlaków w sztuce. Tak, słuchając ciebie, tak pojawiła się we mnie refleksja, że siebie, tak, ten abstrakcjonizm zazwyczaj do mnie nie przemawia, no. Ale z kolei bardzo lubię symbolikę, jak symbolizm obrazów, czy w sztuce, ale pod bardziej realistycznymi przedstawieniami. Malczewski. A nie wiem. Wracamy, zrobiliśmy kółko. Myślę, że trochę tak jak lubię różne rodzaje przypowieści, metafory i takie te i tak dalej, to też i w sztuce do mnie przychodzi. Tylko, że lubię, jeśli to jest zakotwiczone w realnym świecie. Może dlatego, no tak, że uznałem... Malczewski. Nie, no rozumiem, wiem o co ci chodzi. Nie lubisz po prostu... przechodzenia z jednego świata na drugi. Znaczy, to tak, ale jeszcze powiedziałbym, że jak teraz zacząłeś mówić o tym, że to chodzi o przekraczanie idei i tak dalej, to do pewnego momentu jestem w stanie na przykład to zrozumieć i chociaż mi się to nie podoba, to jestem w stanie, to tak powiem, oddać temu szacunek, ale okay. Powiedzmy ta sztuka super nowoczesna, kiedy już schodzi to na takie, jak w pewnej paście, gdzie pies nasrał na jakimś muzeum, czy sorry, w tak, galerii. To świeże. I się zrobiła z tego, o jakie ten, jaki to symbolizm, jakie to super, to na pewno jest pewne hiperbola, oczywiście przerysowania. To jest jeden z problemów jakby tego, że jakie były intencje, ale to już jest jakby zupełnie inny problem. Dlatego jak no, słyszę tam obraz, jakiś czarny kwadrat, czy inny coś, wchodzi w taki scenę. No tak, no. Zależy jaka była historia tego i okoliczności powstania, bo akurat czarny kwadrat na białym tle, do którego się odnosisz, historia powstania tego obrazu, no to jakby ten obraz powstał wtedy, kiedy ty jakbyś był w tamtych czasach i namalowałbyś coś takiego, to zostałbyś po prostu chyba skopany na śmierć. A czym wiesz, zlinczowany niesamowicie. Bardziej się nie odwołuję do tego czarnego kwadratu, którym mówisz, tylko bardziej... Może i przedstawię inny przykład, to raczej wyświetli to, co miałem na myśli, mianowicie, że jak mamy nawet dzisiaj jakieś tam pomachają jedną farbą, drugą szlachczak, prasp po obrazie i chodzi to po cenach budżetu jakiegoś afrykańskiego państwa.
No tak. No, jakby jeśli chodzi o ceny obrazów, to są różne jakby niefajne rzeczy, które się dzieją na tym rynku, więc... Z pewnych powodów, o których lepiej nie mówić. Lepiej o tym nie mówmy, nie. Zostawmy to sobie na jakiś inny temat. Tak. To jest też ciekawa sprawa. Ja mogę o tym przygotować, jakby... mogę się przygotować na następny podcast, zrobić research. To by było ciekawe. Na temat tego, dlaczego chujowe dzieła sztuki są takie drogie. Mogę coś przygotować, nie ma sprawy. To jest dobry pomysł. Jakby mogę tutaj brzmieć jakbym się znał na tym, ale tak nie jest. Ja się na niczym nie znam. Ja lubię obrazy, lubię sobie oglądać obrazy, ale nie znam się na tym. Nie mam wiedzy na temat obrazów. Leciutko ponad normę, jakby. Masz na tyle, żeby się dało tym fajnie słuchać. No myślę, że... Znaczy, no mam nadzieję, że się da. Też podejrzewam, że twoja część będzie dłuższa niż moja nawet. No, moja już jest dość długa. Ile to już nagrywamy? Rzucę okiem. 26 minut. Gdzie to jest napisane? Na górze masz takie te... O, tu. A, jest, no dobra, widzę. No. Ja to już z całkiem... Całkiem nieźle. No tak, to już jeśli przejdziemy do mnie, jeśli, ja chyba, że coś jeszcze chcesz powiedzieć. Kutas. To wytniemy, najlepiej. Nie wytniemy tego. Tak, jak słyszycie wulgaryzmy, to jest Michał, u mnie to rzadziej zdarza się. Znaczy, tak, podczas nagrywania, tak. Nie no, nie bluźnię aż tak. No. Staram się. Kiedyś bardziej, faktycznie. To prawda. Dobra. Pracuję nad co? Pracuję nad tym, żeby znowu zaczął. O co? Ja to właściwie tak... Czy myślisz, że mogę zrobić pewną rzecz? Tak, tak. I że nikt jakby nie strzai, o co chodzi? Może ktoś strzai, o co chodzi? Posłuchajcie. Odpowiedź to nic nielegalnego. Żeby było. To nic nielegalnego. Powiedzmy. Nie, to jak to powiedzmy? Czy chcesz mnie w jakieś tarapaty zaraz pakować? To nie, jest. Tak, mamy kwarantannę. Znaczy, nie mamy kwarantanny, ale. A właśnie, kwarantanna, zapomniałem. Mieliśmy opowiadać. To później. Dobra. Później będzie. Już chciałem mnie wyciąć. Przepraszam. Najpierw tak. No, ja nie. Co ty tutaj robisz w ogóle? Tak, to ja nie będę miał o czym mówić, tak w ogóle, nie? Tak włączyłeś ten mikrofon, to możesz już wyjść, tak? Monologowa seria. Zaproszę cię, jak będzie trzeba wyłączyć mikrofon. Czekaj, jak nasz kanał się nazywa? Czekaj, jak nasz kanał się nazywa? Nudny podcast. A, nudny podcast, dobra. Mieliśmy pan nazwać go współlokator, ale tak. Nazwa była zajęta. Mieliśmy, tak. O, wygadałeś, że jesteśmy... Nie powiedzieliśmy o tym. A, no w sumie... Mieszkamy razem, tak. Ale nie kochamy jesteśmy się gay. Bardzo. nie jesteśmy gay. Nie, on mieszka w jednym pokoju, ja w drugim, także... Właśnie... Jesteśmy współlokatorami. 10 minut temu weszła jego Tak, 10 minut temu weszła moja dziewczyna i... Nie ma pojęcia, co się dzieje. Myślę, że ma pojęcie, co się dzieje. No dobra, ma pojęcie, ale... Może ją zaprosimy tutaj na wspólny temat? Może pod koniec. Pod koniec ją zaprosimy tutaj. No. Jak będzie chciała oczywiście. A jak nie, to my przyjdziemy do niej. A jak nie, to zagrasz coś na gitarze i zaśpiewasz. O, żeby wszyscy mogli się pośmiać z tego, jaki masz głupi głos. You mother hacker. Już się pewnie śmieją z tego. Albo ze mnie, no ja też mam głupi głos. Pewnie wyłączyli po 2 minutach. No i prawdopodobnie i tak. No. Ja to chciałem ogólnie, nie przygotowałem się tak samo. Kto by się spodziewał? Tak myślałem, a to, o czym by tak powiedzieć? Jak myślałem, bo ja sobie przed snem układałem plany podcastów, tego wszystkiego, jak to będzie wyglądać, to ja tak sobie myślałem o tym, a już mi wszystko wyleciało z pamięci. Jak teraz sobie na szybko pomyślałem, że powiem o tym, co lubię najbardziej, czyli o książkach. A, fuck. Ale o jakich książkach? No, to książka, które czytam. A jakie książki czytasz? Jeśli montażysta będzie tak uprzejmy, to prawdopodobnie teraz wejdzie zdjęcie mojej mini biblioteczki na stacji. Ciekawe, jakie zdjęcie wklei w miejscu, w którym powiedziałem kutas. Mam nadzieję, przepraszam za tę dygresję, przepraszam. Mam nadzieję, że nie takie... Mam nadzieję, że żadne.
Może twoje po prostu. Tak. O nie, moje nie. O nie. Zrobić taki czarny pasek na oczach i nikt cię nie pozna. Czarny pasek. Czarny pasek. Dobra, mów, mów. Dobra. No, to ogólnie tak. Ja mówiłem, że jestem teologicznym i Świrem i historycznym, więc główne książki, jakie czytam, obejmują głównie te dwa tematy. Jak byłem młodszy, to czytałem bardzo dużo różnych takich rzeczy popularnych, w sensie z mojej młodości zwłaszcza najbardziej pamiętam serię o Panu Samochodziku, takie detektywistyczne serie. Ja oglądałem Pana Samochodzika. A ja nie oglądałem, ja tylko czytałem. Ja lubiłem oglądać Pana Samochodzika, ale jak byłem mały, to dla mnie to już było podejrzane, że jest coś takiego jak Pan Samochodzik. Nie, akcja była fajna. Jeszcze lubiłem czytać, była taka seria o Tomku. O Tomku, który tam na różnych lądach, w Afryce, w Australii, on miał takiego tam psa nawet i też były jego historie podróży i tak dalej, takie podróżnicze. To nie znam, nie wiem czy bym się... Może bym... Nie wiem. Tintin? Co? Tintin, on miał psa, taki rudy? A nie wiem, to był jego pies, to nie był chyba pies, tylko kojot, albo jakiś tam australijski. Nie kojot, tylko... Jest jakiś taki australijski pies, który się nazywa inaczej niż pies. Kangur. No powiedzmy. No, a oprócz tego, no to właśnie. Jaka Australia? Co to jest w ogóle Australia? Nie ma już Australii. To, o czym to obok Niemiec, tam gdzieś. A, tak. Sławny austriacki akwarelista. Kto? Wiesz, to jest zakazane słowo na YouTube? Ale na Facebooku, nie na YouTube. Nie, na YouTube też. A historyczne kanały co zrobił? I teraz wiesz co zrobiłeś? Dodałeś pracę montażyście, żebyś ci to wszystko zbipował teraz. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie magiczne hasło 1488. Jakby faktycznie wybipował, wiadomo o co chodzi. Straciłem wątek. Przepraszam, że lubiłeś oglądałeś chłopca. Oglądałeś chłopców jakbyś mały. Z psami. Chłopca z psem oglądałeś, jakbyś mały. Jest. Nie oglądałem, tylko czytałem. A, czytałeś, przepraszam. No, a w przeciwieństwie do ludzi w ogóle, czy to z podstawówki, gimnazjum, liceum. No może nie liceum, bo liceum też mi się nie chciało, ale ja bardzo lubiłem czytać lektury. Na przykład w ogóle zanim jeszcze inni czytali, bardzo mi się podobało czytać Quo Vadis, Krzyżaków, tak. Ja lubiłem ogólnie lektury, czytać to wszystko. Zwłaszcza, że ja byłem chorobity, więc rzadko bywałem w szkole. I to była moja jedyna rozrywka. Potem już był komputer, ale... No, to inna sprawa. A no teraz tak już od 2 lat głównie siedzę i czytam różne pozycje historyczne czy teologiczne. Wydaje multum hajsu. Tak, to prawda. Codziennie przychodzi jakaś książka. No bo ich 6. Ostatnio przyszło jakieś 12, 14, 13 książek w tej paczce. No w każdym razie, ale to też nie jest, zwłaszcza z historycznego punktu, też się bardzo jaram starymi manuskryptami, zwłaszcza takimi średniowiecznymi, z różnych kodeksów. Pokazywałem mojemu współlektorowi też ostatnio. Takie różne, tam są oczywiście inicjały i te malowidła iluminowane, wszystko. Tu właśnie ostatnio sobie dzisiaj czytałem taką książkę, gdzie bardzo mi się spodobał jeden fragment do obrazu. Zaraz znajdę. Ale to ogólnie książka to jest takiego benedyktyna z Niemiec, jej tytuł to jest Znajdź pokój w zgiełku, modlitwa psalmami. Ogólnie to są jego refleksje na temat psalmów. I jest właśnie, to możesz zobaczyć, może wy też zobaczycie, nie wiem, z psalterza sztutgarckiego z około 9 wieku naszej ery. Mm-hmm. Właśnie tam jest w tym psalmie, że usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi sprawiedliwe wyroki, w sercu ma prawo Boże, nie zachwieją się jego nogi. Bezbożny czatuje na sprawiedliwego i siłuje go zabić, lecz Pan nie zostawi go w ręku tamtego. I na tym obrazie z tego psalterza właśnie... Poważna sprawa. Gdzie mamy sytuację, kiedy mamy takiego kopistę, mnicha kopistę, prawdopodobnie autor rysował samego siebie. Autoportret. Trochę tak. I który pisze właśnie psalmy, czy pisanie manuskryptów i kodeksów było bardzo długą i monotonną i ciężką robotą. To była też w pewnym sensie modlitwa i taka medytacja nad tekstami, które się pisało. Tu właśnie mamy po lewej stronie tego psalmistę, pisarza, który właśnie przepisuje te psalmy.
I po drugiej stronie mamy tu akurat żołnierza z włócznią, który maszeruje na tego pisarza. Ten żołnierz jest symbolicznym jakimś diabłem, tym złym. A tu z góry wychodzi Boża ręka, która łapie te włócznie. I to o to chodziło w tym, że Pan nie zostawi go w ręku tamtego. Aha, czyli chodzi o to po prostu, jak jesteś kopistą i coś przepisujesz, to taka tarcza się wokół ciebie tworzy. Niewidzialna i nikt się nie może zaatakować. Powiedzmy trochę, nie trochę tak. Raczej bym powiedział, że osoba właśnie medytująca nad psalmami, czy to w modlitwie, czy tak dalej, jest chroniona przed złym i tak dalej. O matko, ten podcast jest tak zróżnicowany teraz. Jak myślę, że ludzie się nie spodziewali tego. No, oprócz tego jeszcze sobie często czytam po kilka książek naraz. Też sobie czytam, znalazłem, bo ja mam na Allegro, sobie obserwuję różne takie autorów czy książki stare, mam cholerę starych książek, które gromadzę, często Czarnych Kruków. Niektóre z tych książek, które mam, to uwierzcie mi, nie znajdziecie. To na przykład mam Sprawowanie liturgii Jungmana. W ogóle mógłbym powiedzieć coś o Jungmanie, bo nie, nikogo nie znam. To był taki historyk i liturgista, który właśnie zajmował się historią liturgii. Bardzo ciekawy człowiek, który zbadał historię liturgii od samej starożytności. Mamy mało tekstów, ale ogólnie jest bardzo poważany, że tak powiem, w środowisku. I to też, tu książka akurat jest o podstawach i historii form liturgicznych. To jeszcze, póki co jestem na życiorysie Jungmana, więc nie wiem, co dalej jest. Jak doczytam dalej, to powiem. Pewnie nie żyje. Tak, umarł jakoś tam, nie wiem, lata 80, 90, XX wieku. Oprócz jeszcze o książkach mogę powiedzieć, że sam się zainteresowałem też pisaniem, kaligrafią właśnie. Akurat tu głównie się skupiłem na tak zwanej uncjale. Uncjała to jest takie pismo, które powstało około IV wieku. Jest to pismo majuskujalne, czyli są tam tylko wielkie litery, nie ma małych. Jest to bardzo estetyczne i wyjątkowo piękne. Być może zostanie pokazany teraz fragment moich prac. O, na pewno. Tak, ja chciałem tylko dodać, że kiedyś miał prawie całą ścianę zaklejoną swoimi tekstami i wyglądało to podejrzanie. O to chodziło. No ja wiem, że o to chodziło. No i to też muszę też powiem od siebie, że jakby ktoś się chciał się tym zainteresować, to są na przykład podręczniki właśnie do uncjały. Jak pisać uncjała podręcznik, to wam znajdzie, nie będę teraz robił A to na pewno, tak. kolejnego lokowania produktu. Jeszcze ciekawe właśnie jest to, że uncjała jest pismem starożytnym i bardzo czytelnym. I sama historia pisma jest też ciekawa, bo jeszcze mamy w VII-VIII wieku, jeszcze jest uncjała. Mamy książkę Bedy Czcigodnego, to jest Benedyktyna z Anglii, który właśnie zapisał historię Anglii. I mamy bardzo piękny tekst zapisany uncjałą, polecam sobie poszukać. To też ciekawy historyczny dodatek mogę dodać, że właśnie w okresie Karola Wielkiego, karoliński okres i później wchodzi już nowe pismo, tak zwana minuskuła karolińska, która jest już pismem minuskujalnym, jakoś tak by się to powiedziało. Że już są wielkie litery, małe litery, one się różnią od uncjały, ale nie aż tak dużo. A faktycznie, to nie ma odróżnienia na wielkiej i małej, na wielką i małą literę. Jest. Jest. Yes, of course. A jakbym powiedział, najgorsze co się stało dla pisma w historii, to było to, jak weszły motywy niemieckie. Niemiecka już kaligrafia, czcionka powiedzmy na to na polski, jest oni, bo jak macie uncjałę czy minuskułę karolińską, to te litery są w miarę od siebie oddzielone, są duże, kształtne, tak są czytelne. Ale jak weszły motywy niemieckie, lub też potem angielskie, francuskie, to wtedy to oni ścieśnili bardzo to pismo, tak się nazywa okna. Okna to są przestrzenie między jedną literą a drugą. Nie, okna to są takie rzeczy, które możesz otworzyć i wpuścić powietrze do domu. To też. A, jeszcze taką dygresję chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z tobą. uważam, że najgorszy okres dla pisma
przypada teraz, kiedy zacząłem pisać scenariusz do komiksu. To jest najgorsze, co mogło się przydarzyć literom. W jakiejkolwiek czcionce. Także taka moja mała dygresja. No właśnie tutaj to możecie sobie pisać czcionka czy kaligrafia gotycka. Zróbcie to. Tak najłatwiej znajdziecie. Właśnie zobaczycie, że te litery zostały ściśnione, okna zostały zamknięte, krótko mówiąc. Drzwi zostały otwarte. Ja dużo patrzyłem na różne teksty i mówię, te dla mnie są bardzo nieczytelne na przykład, kompletnie. Znaczy, no da się, ale to jest bardzo nieprzyjemne. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o książkach i pisaniu? No, sam czytam też różne artykuły i różne takie rzeczy. Właściwie często potrafię spędzić. Dziękuję za to zainteresowanie. Bardzo dziękuję. Nie no, to są bardzo ciekawe rzeczy, ale tych informacji nawalasz strasznie dużo. Nie powiem. Ja myślę, że jeśli ktoś tego słucha, to jest strasznie zdezorientowany, co ma teraz zrobić. Słuchać. No dobra, polecam. Rozumiem się do siebie słuchać. Przepraszam. Nie no, ja słucham. Dlatego robię dygresje czasami, tak? Śmieszne dygresje. To się szanuje. Inteligentne, śmieszne dygresje robię. No, przepraszam, stracić wątek? No dobra, tu się zdradzę trochę. Powiem, że jestem informatykiem. O, stary. Ale ta zdrada ma konkretny cel teraz, dlatego że jak na informatyka bardzo nie lubię elektronicznych form książkowych. On nie lubi ogólnie informatyki. To też inna sprawa. Ja lubię bardzo ręczne książki, książki na papierze, może tak powiem, ale też nie gardzę bukami, bo czasami nie da się inaczej zdobyć jakiejś treści. Teraz jestem w trakcie przerabiania pewnej serii książek. No, chyba mogę powiedzieć, to jest Historia chrześcijaństwa Warrena Carrolla. Przerabiam je właśnie na format kindlowy Mobi. Akuba też, w PDF też jest, możecie znaleźć na wydawnictwa e-Wektory. O nie! Ale spokojnie i tak na tym nie zarabiam, więc... Ludzie już tam pewnie, wiesz, wyciągnęli sobie kartkę i notują szybko, co tam piszesz, znaczy tam mówisz do nich. Czekaj, bo mi tytoń znaczy to nie tytoń. Jaki tytoń? Tytoń? Chcesz... O Jezu, Juliusz, demoralizuj... Jaki tytoń? Dobra, no to... No, to ty masz teraz? Mam. A skąd ty to masz? Skąd? A dlaczego mi nie powiedziałeś, że masz? A co mnie to interesuje, tak? Jaki to jest? No ten co wcześniej, ten tytoniowy. A nie, to nie chcę, sorry. To jest niedobre. No wiesz. Co ja mówiłem? Nie wiem, nie pamiętam, nieważne. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o książkach? Nie książkach. Mówiłeś o czcionkach. Czcionkach, to o czcionkach też mówiłem. Mógłbym jeszcze powiedzieć... Tak, mówiłeś przed chwilą, stracić wątek, mówiłeś o przerabianiu. A, no tak, no to przerabiałem, możecie sobie kupić, nie dam wam za darmo, haha. I powiem tak, że... Żyd. Tak jak mój towarzysz tutaj dawał wam porady. Nie, przepraszam, co? To było takie śmieszne. To był taki śmieszny żart. Antysemityzm. O nie. O nie, to był żart. Dlatego, że on wygląda jak Żyd. No, przepraszam. Bye bye. No to też. Znaczy wygląda semicko. Więc bez zawsze się śmieje, że z jego nieistniejących żydowskich korzeni, także. Ale tak, czysto, jakby to powiedzieć, przyjaźnie. Pewnego dnia obudzicie Mosa, które ci powiem. O Jezu, ten podcast, to jest tragedia. Tak jak twoje życie. Nie aż tak. No jeszcze dobra. Nie. Jeszcze nie. Może w drugim odcinku. Ja chciałbym wam powiedzieć, żebyście moi drodzy słuchacze, jeśli jacyś w ogóle istniejecie, to szanujcie swoje książki, bo to, kurczę, jest ciężka sprawa. Dzisiaj macie na przykład jakąś książkę, kupicie bez problemu, za 10 lat tego za cholerę nie znajdziecie, dlatego je szanujcie. Są ludzie, którzy wyrzucają książki, wiesz, to... Tak, są ludzie, którzy wyrzucają książki, są ludzie, którzy palą książki. Rakorum et omnia secula seculorum. O matko.
No ja tylko dodam od siebie, że czytajcie komiksy. Komiksy nie, jakby dużo ludzi nie docenia formy, jaką jest komiks i jest to... Jest to jedna z najlepszych form, jaka może być, dlatego że łączy sferę wizualną ze sferą taką z literaturą, jakby to powiedzieć. Ja bym powiedział, że najlepsza seria komiksowa, jaką w życiu czytałem, i pewnie mówię to z powodu sentymentu oraz dlatego, że za dużo innych tak. komiksów czytałem. Tak, chciałem to dodać. To seria o Kaczorze w Nodzie. No nie. No sorry, jestem mocnym fanem, to moja młodość, dzieciństwo. No cóż, no znaczy, no, ja czytałem też, lubię, ale... Jakiś tam czas temu, rok temu chyba zacząłem czytać też... Musimy, wiesz co, musimy obejrzeć? No. Nowe Kaczo opowieści. No ja oglądałem. Z Davidem Tenantem. A, ty oglądałeś. Znaczy te nowe. W sensie animowane? No. Tak, no tak. To oglądałeś? Pierwszy sezon mam oglądać. A to nie oglądałem. Już drugi jest. Obejrzyj pierwszy. Kurde, pierwszy sezon, zwłaszcza końcówka, to jest po prostu... Bum! Mózg eksploduje. To, co się tam dzieje z Donaldem, to jest po prostu eksplozja. To jest najlepsza rzecz, jaką widziałem. Okej, okay, zachęciłeś. Znaczy nie musiałeś zachęcać, bo i tak chcę obejrzeć, ale... Polecam. Tak, książki, co jeszcze powiedzieć? No, teraz staram się też... Zacząłem pisać swój pierwszy artykuł. I staram się. Może coś z tego wyjdzie, może kiedyś dostaniecie linka. Możemy, zobaczymy. Tak, to jest... inteligentny człowiek, tyle mogę powiedzieć. Jakby nie bardzo mogę mówić, kiedy jest twój temat, bo nie mam jakby co mówić. Mogę tylko robić jakieś śmieszne żarty na temat tego, co mówisz. Ostatni i razem... tego, że to było takie ostre przejście z jednego tematu na wykład praktycznie. Wiesz, powiem wam, że też mam takie plany, że kiedyś postudiować coś innego niż to, co aktualnie studiuję. I w sumie byłbym całkiem zadowolony, gdybym mógł zostać wykładowcą. Zwłaszcza jeśli byłyby to studia historyczne albo teologiczne, to by mnie jarało, krótko mówiąc. To by go podniecało. Tak, ale w ten dobry sposób. Nie w ten sposób. A jest jakiś zły sposób? Tak, jak ciebie podniecają małe dziewczynki. To jest bardzo zły sposób, tak. Nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Znaczy, no, to jest choroba. Leczcie się w takim wypadku. Potrzebujecie pomocy. Nie róbcie w stosunku tego. Do małych chłopców też to się tyczy, że nie, to nie jest zdrowe i you need help. Pamiętajcie, nawet jeśli wygląda na 18, ma 12, to nie znaczy, że można. Tak, to bardzo mądre słowa, nie wiem skąd to się wziął w ogóle ten temat, ale tak. A i nie śmiejcie się z Żydów, znaczy... Śmiejecie się, ale... Śmiejecie się, ale... To tylko wśród zaufanych. Ale tylko... I nie przy Żydach. Tak. Chyba, że oni sami się śmieją. I nie róbcie tego złośliwie. Ani przy osobach innych kolorów skóry. Hashtag polityczna poprawność. Tak, ani z kobiet. A propos kobiet. Może zaprosimy. Albo teraz, jeśli chcę. Czy po wspólnym temacie. Po wspólnym? A może czy do wspólnego tematu. Jaki był nasz wspólny temat? Kwarantanna. A, kwarantanna. No to myślę, że... Można. No dobra, to, tak? To idzie. No to ty weź, zaśpiewaj coś obok. Ja zrobię fajny wstęp. Ciężko się żyje w tej kwarantannie, powiem wam tak. Już 8 dzień kwarantanny, a ja od 2 miesięcy siedzę w domu. Nie da się żyć. Trochę piwniczenie, trochę nie. Nie zaśpiewam wam ogólnie, bo mi się nie chce śpiewać, ale może nawet coś wam zagram na gitarze, zobaczymy jak. Michał pójdzie. Teraz będzie trochę nudno, o czym mógłbym wam powiedzieć. Pewnie macie mnie za świra albo jakiegoś fanatyka. Nie jestem fanatykiem religijnym. W każdym razie staram się łączyć wiarę i rozum. Jestem też bardzo dziwnym sobie człowiekiem. Na przykład na ścianie teraz przy szafie mam obraz, znalazłem w moim mieszkaniu, w domu, na akurat w windzie. Winda? O Jezu, przepraszam. Co? Mówi, że nie chce, bo nie wie co powiedzieć, się wstydzi trochę. Ale dobra, właśnie, może innym razem. Właśnie mówiłem, że jestem dziwnym człowiekiem, bo na przykład ostatnio w windzie znalazłem rysunek Roszpunki z serialu animowanego. A, tak, ten rysunek Roszpunki, który wisi u ciebie tak, na szafie? Tak, to właśnie sobie pytam, bo wisiłem. Polecam w ogóle tę animację, jest bardzo good. Mój Boże. No dobra, no, nie wypowiem się, bo nie pamiętam. Żeby nie było, też za
wcześniejszych lat oglądałem filmy typu serbski film, więc no, tak mówię, jestem w różne strony. Nie oglądajcie tego. Nie oglądajcie. Nie oglądajcie. Na pewno nie oglądajcie The Cannibal Holocaust. I nie oglądajcie, no powiedz jeszcze jakieś tytuły, które mają nie oglądać, żeby wiedzieli czego nie oglądać. No, czyli... Ludzka stonoga. Nie oglądajcie tego. Nie. Tego nawet nie oglądajcie. Nie. No ogólnie nie wpisujcie sobie... Nudny podcast, nie słuchajcie. No to możemy przejść już do naszego wspólnego tematu. Michale, jak ci się żyje kwarantanny? Jak za cara. I od co? No, tak samo jak mi się żyło przed kwarantanną, jak mam być szczery, siedzę w domu, głównie siedzę w domu. No, już nawet na uczelni. Nie ma uczelni, no to... Jedyny, znaczy taki spory minus tej kwarantanny jest taki, że jest jakby jestem wybity z takiego toku uczelnianego, że robię jakieś rzeczy, wstaję punktualnie, mam jakieś obowiązki, teraz, znaczy też mam teraz obowiązki, ale po prostu nie mam tej takiej rutyny, znaczy przedtem też nie miałem, ale miałem większą niż teraz, mam o to mi chodzi. Teraz już po prostu strasznie się rozleniwiłem. No kolega wstaje po 12, albo i po 14, albo i po 15. Ale to też jest związane z brakiem jakiejkolwiek potrzeby wstania. Więc ja myślę, że to trochę przesadam, to jest prawda. No też tak myślę. Ja z kolei właśnie poszedłem teraz zupełnie drugą stronę. Wstaję pomiędzy 5 a 8. Mam budzić na 5:45, ale nie zawsze tak wstaję. Tak, jesteśmy zupełnymi przeciwieństwami. Nasze tematy to potwierdzają. Tak, ale kiedyś chodziliśmy spać w tej samej późnej porze. Raz nawet się zdarzyło, że około 4:00-5:00 obydwoje. Tak, o 6:00 poszliśmy sobie rozmawiać w kuchni. Robiąc herbatę i jakieś tam kolację czy tam śniadanie. Ogólnie bardzo dobrze nam się tu żyje, pomimo... Jak za Sara. Jest. Słodne jest to rozporządzenie, że nie można się już przemieszczać. Tak, ogólnie poza pracą, tak. Sklepem. No co, mamy tutaj jakieś ostrzeżenia jeszcze mówić? No to zostańcie w domach, jak macie możliwość. Zostańcie tak? W domu albo nie. To nie jest oczywiste? Chyba jest, więc... No, znaczy... Myjcie ręce. Ja bym powiedział, że główny problem jest... Nie pijcie alkoholu, bo alkohol chyba... Nie, tylko alkohol niszczy wirusa. Nie, znaczy picie alkoholu osłabia organizm, czy to no nie też. Sprawia, że łatwiej na się zarazić. Na pewno picie alkoholu jest złe na choroby gardła, dlatego że osłabia, wysusza śluzówkę i przez to się, jeszcze nie pamiętam jak to dokładnie działało, ale jest złe. Ale z kolei też takie, wiem, jest stara, można powiedzieć medycyna ludowa, takie wódka pieprzówka potrafi dobrze działać, to zdrowie. Leczyć ludzi, sprawiedliwie, nie wiem jak nie polecamy, ale to taka ciekawostka. Można spróbować. Lepiej, jeśli jesteście chorzy, bierzcie leki po prostu. Tak, tylko nie róbcie tak jak ja, że biorę leki z myślą, zobaczymy kto umrze pierwszy. O matko, nie. Staram się już tego nie robić. Ale w obydwu sytuacjach to jest win-win, bo jak wirus umrze, to ja wygrywam, a jak ja umrę, to wirus też umrze, więc ja wygrywam. Tak. No trochę się boję moją drogę, jak mam jeszcze. O nie. Nie, on nie pije alkoholu. Nie, chodziło mi o wątrobę wskutek. Znaczy pije, ale rzadko. Mało. W liceum byłem alkoholikiem, ale na studiach mi przeszło. No cóż, ja nigdy nie byłem alkoholikiem. Zawsze mało piję. To się szanuje zawsze. Chociaż nie, nie powstrzymało cię przed wskakiwaniem w ognisko. Przepraszam, ale nie mówmy teraz o takich rzeczach. Różne rzeczy się robi, jak się jest pijanym. Nie wskoczyłem w ognisko, tak? Skakałem nad ogniskiem, a później postanowiłem przez nie przejść szybko. I wywróciłem się w samym środku ogniska. Byłem pijany. Bardzo. Tak, o Jezu, to już w pierwszym podcaście poszło. Ja pierdolę. Coś ty zrobił. Weź. Uatrakcyjniam ten podcast. Idź, weź powiedz coś o jakiejś czciące lepiej. Staram się o atrakcyjność w każdym razie. Jeśli ktoś wysłał do tej minuty, zresztą to i tak. Tak, że ja myślę, że po temacie Juliusza to już nie wielu jest.
Nie, ja nie mam nic do twojego tematu. No, no, ale... Ja rozumiem, że moja treść jest dosyć skondensowana. Jest, i dosyć... To było bardzo skrajnie... To był nudny podcast. No, dostosowałem się do tematu kanału, tak? To tak. To trzeba ci przyznać. Zresztą... No. Nie no, no, ja nie mam nic. Znaczy, to jest ciekawa wiedza, ale myślę, że takie bombardowanie... To nie, że dla mnie to nie jest bombardowanie, tylko tak. No ja wiem, to wiem. W miarę normalne. Ale no, coś poradzę, zobaczymy. Może jak się lepiej przygotuję, to coś lepiej wyjdzie. A może nie, będzie jeszcze gorzej. Będę wam opowiadać ciekawostki historyczne. Może komuś się spodoba. A właśnie, a jak się tobie żyje za kwarantanny? Mi? Tak, już tak ten, bo ja powiedziałem. Tak samo, praktycznie. Prawie tak samo. Mi się żyje na przykład trochę gorzej z tego względu, że właśnie dziewczyna miała do mnie przyjechać dzisiaj, ale przez to, że wprowadzono zakaz przemieszczania się, a samochodu nie posiada ani ona, ani ja, no to nie przyjechała do mnie. To jest dla mnie smutne, bo chciałbym ją w końcu zobaczyć, bo już... Szady, heja. Nie zesprę się. Za późno. Mam za wszystko. Czekaj, że to powiem, tak? No. Dobra, będziemy kończyć powoli, co? A jeszcze improwizacja. A, improwizacja. No. Improwizacja, powiadasz. Improwizacja. Google. Czekaj. Asystencie Google. Pomóż. Zaraz. Powiedz coś losowego. Już się robi. Strona Chicago Tribune podaje, że Polska jest być może jedynym krajem na świecie, gdzie pizzę obowiązkowo je się z ketchupem. Co? To inni nie jedzą z ketchupem? To pizzę trzeba obowiązkowo jeść z ketchupem? Ja zawsze preferowałem sos czosnkowy. No, ale też dużo ludzi... A gdzie jest ketchup? Bo bez zależy jaka pizza. A czy sos pomidorowy się licza w ketchup? No właśnie. Myślę, że nie, bo jak się zamawiasz coś na przykład, to jest zwykle opcja ketchup. No, ale nie, wydaje mi się, że zwykle jest opcja sos pomidorowy. I sos pomidorowy, oddzielnie. Jak jest ketchup, to jest jako inna opcja. A to ja nie wiem, nigdy nie zamawiałem z ketchupem. Ja często lubię jeść pizzę bez sosu. Zależy jaka pizza, bo czasem jest taka pizza dobra, taka... Jak się, ale to taka niezamawiana raczej gdzieś w restauracji, że jest po prostu taka tłusta, jakby to powiedzieć, z dużo oliwy jakiejś na niej i ona smakuje znacznie lepiej bez sosu. No ja to słyszałem, że na przykład Włosi szkalują wszystkie pizze poza margaritą, ale nie wiem jak, na ile to jest prawdziwe. Ja też nie wiem, nie znam żadnego Włocha. Lubisz pizzę hawajską? Kiedyś nie lubiłem, ale teraz już bym zjadł chętniej. Na pewno. To się szanuje. Ja lubię pizzę hawajską. Jak mówi słynne starożytne przysłowie... Już cię nikt nie lubi na tym... Już nikt cię nie lubi. Wiem, I don't care. Jak mówi słynne starożytne przysłowie, kto nie lubi ananasu na pizzę, ten lubi mieć Benina w odbycie. Aha. To prawda, tak. To nieprawda. Nie słuchajcie. Ja na przykład lubię sos czosnkowy. Czosnkowy? Czosnkowy, tak. Sos czosnkowy. Czos czosnkowy? Tak bardzo, że do każdej pizzy mogę go wsadzić i jest mi przepyszny. Ja lubię też. Ja znacznie bardziej niż ketchup na pewno. Ale tak jakby... Ketchupu w ogóle nie daje na pizzę, chyba że jakby taka kupna w sklepie, którą się robi samemu w piekarniku, no to raczej nie ma nic innego oprócz ketchupu albo jakiegoś sosu czosnkowego. Szkoda, że się na nią kładzie. Że twoja dziewczyna nie przyszła, bo wydaje mi się, że ona czasami dawała ketchup na pizzę. Mogłaby ona... coś powiedzieć więcej. No. No niestety nic nie powie. Bo nie masz ust. Nie rozumiem tego żartu. Ja też nie. Interpretacja dawała na tyle powiem. No, proszę, pizza, rozmaity podcast, czcionka, ściany zajebane kartkami z tym... Z manuskryptami. No, dobijamy do godziny, to chyba możemy kończyć. Żeby kończyć, ciekawe, starczy godzina. Ciekawe, czy kiedykolwiek ktokolwiek to wysłucha do końca, współczuję montażu. Ciekawe, czy kiedykolwiek ktokolwiek to włączy, oprócz naszych znajomych. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy.
Zatem do następnego razu. Do następnego. Nie wychodźcie z domu. Albo wychodźcie. Bo znajdziemy was i... Ale żeby ich znaleźć, to też byśmy musieli... I każemy wam jeść pizzę z ketchupem hawajską. Ale to przyjemne. Tylko że bez ketchupu. Bez ketchupu, ale my z ketchupem będziemy kazać jeść. No dobra. Trudno. Auf Wiedersehen.